Dawno, dawno temu w lochach średniowiecznej Warszawy żył straszny potwór Bazyliszek. Był wielki, ogromny, miał skrzydła jak nietoperz, ogon jak krokodyl, łapy zakończone szponami i takie oczy, że na kogo tylko spojrzał, ten od razu zamieniał się w kamień. Wzrok. Mówili ludzie, szeptem ze strachem, żeby potwór nie usłyszał, żeby żadne słowo nie doszło do lochu, w którym spędza całe dnie, bo za dnia nigdy spod ziemi nie wychodził. I mówili ludzie i z niepokojem patrzyli na ratuszowy zegar. Żeby spał jak najdłużej, choć raz przez północ i żeby nam pozwolił spać spokojnie. Ale noce nie były spokojne. O północy, niemal jednocześnie z ostatnim uderzeniem zegara, ziemia zaczynała drżeć, kamienie przewalały się z łoskotem, a ludzie zaryglowani w domach szeptali jeden do drugiego. Obudzi się, idzie. Z lochu, żeby tylko ominął nasz dom. I zatykali sobie uszy, żeby nie słyszeć łopotu skrzydeł i głosu Bazyliszka. Ale głos docierał wszędzie, niski, złowrogi, przerywany chichotem i wyciem. Kamień na kamieniu kamień. Wszystko, co na drodze, zmiażdżę, zgniotę, złamię. Moje skrzydła ciężkie i grube pazury. Zerwę wszystkie dachy, porozbijam mury. To, co było żywe, niech się martwe stanie. Kamień na kamieniu kamień. A potem był już tylko świst, gwizd, łomot spadających dachówek, trzask przewracanych straganów, waliły się płoty, ściany domów trzeszczały, z kominów leciały cegły, płonące żagwy rozniecały pożary. Ludzki dobytek zmieniał się w ruinę, a ludzie byli bezradni. Próbowali różnych sposobów, żeby przebłagać Bazyliszka. Składali mu okup, przed wejściem do lochu kładli jedzenia, tłuste kury, gęsi, barany. Nic nie pomagało. Niektórzy nawet mówili, że po tym jedzeniu Bazyliszek ma jeszcze większą siłę, jeszcze mocniej musi w powietrze wielkimi skrzydłami, jeszcze większe zniszczenie powoduje. Odczyniali czary, szeptali zaklęcia, próbowali święconej wody, wszystko na nic. Ani przebłagać się nie dał, ani walczyć z nim nie było można. Ba, znaleźli się śmiałkowie, którzy szli do lochów. Kilku z nich sam burmistrz wysłał, obiecując sobie tę nagrodę. Uzbrojeni byli po zęby, ale żaden nie wrócił. A broń, z którą szli do lochów, znajdowano potem na progach ich domów. Pogiętą, połamaną, do niczego niezdatną. Jakby Bazyliszek rzucił ją tam na znak, na przestrogę, na dowód swojej siły. Lęk chwytał ludzi za gardło. Broń zniszczył, a ludzi zmienił władzy. Do końca świata spod ziemi nie wyjdą. Stoją tam kamienne posągi obróceni. Na Bazyliszka nie ma sposobu. Tłumaczyły matki synom, a siostry przestrzegały braci. Nikomu się nie uda. Ale chłopakom myśl o Bazyliszku nie dawała spokoju. I tak się zdarzyło, że jeden z nich, bardzo jeszcze młody, bo zaledwie 15-letni Marek, powiedział któregoś dnia do swojej siostry Magdy. Bazyliszek ma takie oczy, że na kogo spojrzy, ten obraca się w kamień. Więc ja, gdybym tam szedł, to bym wziął nie tylko miecz, ale i tarczę. Tarczą bym się zasłonił, żeby mnie nie widział i łubudł na niego. Nie pleć głupstw, na razie nie dorosłeś jeszcze do miecza i tarcy. A jak dorośniesz, to mam nadzieję, że zmądrzejesz. Zgromiła go Magda i poszła spać, ani przez chwilkę nie przypuszczając, że brat jeszcze tej samej nocy zakradnie się do komnaty ojca, że weźmie stamtąd miech i tarczę, że cichaczem wymknie się z domu. Spała tak mocno, że nie słyszała ani ratuszowego zegara wydzwaniającego północ, ani łopotu skrzydeł Bazyliszka. A rano obudził ją płacz matki. Marka nie ma. Wybiegła przed dom. Na progu leżał połamany miecz, strzaskana tarcza i kamień. Płaski, ciemny, przeorany pazurami Bazyliszka, zgnieciony jego łapą. Jakby na dowód, że taki właśnie los spotkał tych, którzy próbowali z nim walczyć. Więc Marka nie ma już wśród żywych? Nie, on żyje, na pewno żyje. Rzuciła się między ludzi, z płaczem, z krzykiem, z błaganiem. Mój brat poszedł do Bazyliszka. Róbcie coś, pomóżcie, ratujcie. Odwracali się od niej mówiąc. Dla tych, co idą do lochu, nie ma ratunku, nikt nie da rady. Zabiegała im drogę, chwytała za ręce, próbowała przekonać. Ja wiem, jeden człowiek nie da rady, ale jakby wszyscy poszli, jakby całe miasto stanęło do walki. Nie chcieli słuchać, szli do swoich codziennych zajęć, rozkładali kramy na rynku,
otwierali stragany. Szewc nawoływał do kupna butów. Buty, buciszki, miękkie jak rękawiczki. Garncarki zachwalały garnki. Do garnków, panowie, panie. Garnuszki piękne, garnuszki tanie. Sprzedawca luster podsyłał lusterka. Panie, panowie, lustro doradzi. Lustro podpowie. I nagle Magda aż wstrzymała oddech, bo w jednym z tych luster zobaczyła coś dziwnego, jakby odbicie swych myśli, i usłyszała szept. Rycerze walczą mieczem, bo to jest ich męska rzecz. Dla słabych rąk kobiecych za ciężki każdy miecz. Nic mieczem nie zwojujesz, więc weź lusterko w dłoń. Lusterko dla kobiety to niezawodna broń. Magda nie zastanawiała się ani przez chwilkę. Bazyliszek ma złe oczy, na kogo spojrzy, ten obraca się w kamień. Więc jeśli spojrzy na siebie... Chwyciła lustro, wbiegła do lochu, w mroku, w ciemności, w kamienny korytarz, między kamienne posągi, które stały wzdłuż ścian. I nagle z daleka, jakby z głębi studni, usłyszała ryk bazyliszka. Kto tu przyszedł, ten nie wróci. Zaraz z kamień się obróci. Przywarła do kamieni, wstrzymała oddech, zasłoniła się lustrem. Nogi jej dygotały, ręce trzęsły się jak w febrze. O Boże, żebym tylko nie opuściła lustra, żeby tylko nie upadło. Zamknęła oczy, zbliżał się, szedł, słyszała jego kroki, głos. Gdzie masz tarczę? Gdzie masz miecz? Widzę jakąś dziwną rzecz. Jakiś potwór patrzy na mnie. Zaraz mu nauczkę dam. Zaraz go zamienię w kamień. Au, kto to? To ty sam. Zamieniałeś ludzi w kamień, teraz sam się w skałę zamień. Krzyknęła Magda i lustro wyleciało jej z rąk. Rozbiło się na kawałki, na 100 słonecznych promieni. W lochu zrobiło się jasno, posągi przemieniły się w ludzi. Wszyscy wołali. Jesteśmy ocaleni, dziewczyna nas uratowała. Zaliczy się z kamienią, a myśmy żyli. Marek tulił ją w ramionach, a ona płakała. Wielkimi łzami z wielkiej radości, że wszystko się tak dobrze skończyło i malutkimi łyskami z małego smuteczku, że lustro się stukło. Było takie ładne. Ale nie martwcie się, 5 minut później Marek kupił jej jeszcze ładniejsze. I od tego czasu lustra stały się ulubioną bronią warszawianek. Aha, i jeszcze coś. Jeśli ktoś powie wam, że to nie dziewczyna poszła z lustrem do lochu bazyliszka, tylko chłopak, nie wierzcie. Lustro w rękach chłopaka, nie, w takie bajki żadna dziewczyna nie uwierzy.